Annyeong, guys! Zostałam obudzona dzisiaj super wcześnie, o godzinie 6:30 przez mojego chłopca. Normalnie wstajemy o 9:00, więc wiecie, no tak mam... Miałam dodatkowych kilka godzin, ale spędziliśmy je na rozmowie. Za pół godziny zaczynam pracę. Pędzel mi spadł. I z racji tego, że dzisiaj będzie ciepło, w końcu, już chyba o tym mówiłam, to... Idę się pomalować, bo zaraz po mojej pracy wychodzimy na miasto. W końcu pokażę wam Busan. Już jakoś tak mniej więcej pomalowana, więc smykam do pracy i widzimy się za 2 godzinki. Witajcie, 2 godziny później. W sumie już 3. Nie, my tam idziemy. Idziemy teraz do świątyni na klifie. Nauczyłam się tego słowa przed chwilą. To są cykady. Nie Ela, tam na drzewie. Tutaj coś trzeba zrobić 3 razy, ale nie jesteśmy pewne co. Może pani wie. No popatrz, pani wie. Chyba trzeba 3 razy go uderzyć w głowę. A, trzeba umyć dziecko. One się ruszają? Ludzie raczej wchodzą na klify po to, żeby z nich skakać. A wychodzi na to, że w Korei ludzie wchodzą na klify po to, żeby kłaść kamień na kamyku. Ten kurczę. Ej, no na Wielkanoc można. A te bransolety to co?
Może taką bransoletę bym nosiła, szkoda, że nie ma ten. Przyszłyśmy do restauracji na Hyeongdae Market, chcę zjeść. Pani założyła, że nie umiemy nic po koreańsku. Kazałam nam napisać cyferki i dań. No i bardzo ładnie wszystko zrozumiałeś. To nasz napój ryżowy sikie. Zły akcent pewnie, nieważne. Sikhye. Nasz obiad, jak już pomału się uczymy jeść dwie porcje na dwie osoby. Możesz? Dzisiaj mam dzień wolny, więc od rana lądowałam, wykąpałam się i teraz przyszłyśmy na plażę. Za chwilkę pójdziemy coś jeść, a później pojedziemy na miasto. Jest strasznie gorąco, strasznie, ale woda z Milusia. Szkoda, że nie mogę wejść. Kiedy Ela łowi wieloryby i ćwiczy na plaży, ja jestem bardzo leniwą kluchą i siedzę cała przykryta mokrymi ubraniami, bo mi jest gorąco i czytam książkę. Polecam. Tisa Lenshi. Jeżeli myśleliście, że ptakami wodnymi są mewy, to się myliliście, ponieważ w Korei są to gołębie. Coś się tam dzieje, chodźmy zobaczyć, co się tam dzieje. Jakiś chyba targ jest, czy coś. Powiedziałabym wam, ale nie umiem niestety po koreańsku. Czy to są phone case'y? Tak, z waszym własnym zdjęciem. Albo z turystą na twarzy. A tu macie pięknie inne rzeczy. Świeczki, slime. Króliczki. Ludzi. Tam musi być coś ciekawego, pewnie rozdają coś. Tutaj pani układa dopiero torebki. Kapelusze, ale niekoniecznie takie, które do mnie trafiają. Proszę, tutaj jest wystawa z... czegoś. I... a, my idziemy coś... Ojojoj, można sobie pokolorować pod koszulek. I teraz zawracamy. Zium. Tutaj jest mój crush. Slime. Tu są łapacze snów. A tam... chciałam powiedzieć naleśniki, ale tylko naszyjniki. Więcej koralików, a tam nagrywa... ojej, naklejają te koraliki. A tutaj więcej cover case'ów i rysuneczków i... perfumy i jakieś tam ceramiki. Ojoj, myślałam, że ktoś czegoś ode mnie chce.